Siemanko, siemanko. To miał być filmik na pierwszego patrona, ale niestety nie ma i raczej nie będzie. Ale no nic. Chciałem go wrzucić już dawno, bo akurat mam już wszystko, co jest potrzebne do zrobienia tego filmiku. O tak. I tutaj właśnie opowiem sobie wam o różnych łowiskach, które są w Kakele. Na przykład, co możecie łowić, co potrzebujecie i tak dalej, i tak dalej. A na początku chciałem pozdrowić sobie osoby, które sobie tu oglądają, zapewne oglądacie, cały czas napisaliście, że każdy filmik oglądacie. Sir Hyde King i Krzoniek, Krzosiek, okej. Hello, hello, hello. Sir King, Sir Hyde King and Krzoniek. Hello, hello. Nice to see you there. Okej. Co teraz? Na początku. Łowienie w kakele. Można sobie zarobić? Czy można sobie zarobić? No można sobie zarobić. Jak na wszystkim w kakele. Na jednym mniej, na niektórym więcej. Ale tutaj w miarę na wszystkim można sobie zarobić. Co potrzebujecie, żeby łowić? Potrzebujecie wędkę. Możecie sobie za pierwszym razem ją odebrać sobie w kebelesie. Które jest właśnie tutaj w tym miejscu. Klikacie sobie na skrzyneczkę i dostajecie wędkę. Wędka to nie jedyna rzecz, którą potrzebujecie do łowienia, potrzebujecie również robaków. Jeśli już odbieraliście tą wędkę i załóżmy sprzedaliście albo zgubiliście, to musicie znaleźć sobie Johnego na mapie. Może być nad Czoją, może być na lesie Jarator, nad lasem, może nawet być na Castelveli. On sobie lata, najlepiej spytać się na czacie, czy ktoś go widział. Jeśli ktoś go widział, to no pomoże, często ludzie pomagają tutaj. I co potrzebujemy? Mamy naszą wędkę. My gdzieś tutaj mamy w ekwipunku naszą wędkę. Tak jest, wędka. Coś od poziomu pierwszego, więc możecie sobie ją od razu używać nawet na najniższych poziomach. Żeby móc łowić jeszcze potrzebujecie robaków. Ja chyba mam w magazynie. Mam, załóżmy 21 robaków. Mam tutaj jeszcze 50. One lecą z bardzo dużo różnych potworów, na przykład jak robaków, jak na pustyni są takie tutaj, jak się on nazywa, piaskowy robak. Bardzo, bardzo dużo różnych potworów one lecą, więc bez problemu na markecie te są bardzo tanie. Zobaczmy sobie robak. No po 100 złota. Czyli a jak za darmo. Możemy sobie pójść do jakiegoś pierwszego lepszego łowiska. Musimy mieć robaka w ekwipunku. Możemy pójść sobie do jakiejś pierwszej lepszej wody i zarzucić naszą wędkę. Czekamy chwileczkę, aż będzie spławik już zanurzony. Klikamy i się wyłowiła ryba. W takich zwykłych łowiskach właśnie tropicie tylko ryby. Gdziekolwiek byście nie poszli, zarzucacie sobie wędkę i możecie sobie łowić ryby. Jest jakiś cooldown na łowienie ryb. To załóżmy, widzicie, w tych miejscach już sobie zarzuciłem i sobie mogę łowić. Ale jakbym chciał sobie zarzucić w to samo miejsce, w którym przed chwilką wyłowiłem, to już spławik nie zanurzy się, bo już w tym miejscu wyłowiliśmy rybę i trzeba czekać. Bodajże 20 minut. Zobaczymy. Zobaczymy później. To pierwszą rzeczą właśnie taką, jak powiedziałem, to jest właśnie łowienie zwykłych ryb. Teraz przejdźmy sobie do drugiej rzeczy. Drugą rzeczą, którą możecie sobie wyłowić, pierwsza to właśnie surowa ryba. Drugą rzeczą, którą możecie wyłowić, to jest ryba turuta. Żeby ją zdobyć, potrzebujecie pójść do Nordę i z Nordę popłynąć sobie na wyspę Turuta. Żeby płynąć na wyspę Turuta, potrzebujecie mieć dostęp do nieba. Po prostu. Znaczy, po prostu nie potrzebujecie mieć dostęp do nieba. Potrzebujecie popłynąć sobie, mieć, no po prostu musicie sobie zobaczyć questika, który zapewne jest na kanale, dostęp do nieba. Bo potrzebujecie mieć dziwną mapę, która dropie z Herona. Oddajecie ją do kapitana Jonesa, później płyniecie sobie do Castelveli, aż traficie na Castelvele, wracacie sobie do kapitana Jonesa i możecie wtedy pływać już na wyspę Turutę. I tutaj mamy tak samo. Tak samo mamy łowiska, mamy 12 robaków.
Wezmę sobie później z magazynu więcej. I tutaj mam tak samo wodę, tylko że na tej wysepce już nie dropią nam zwykłe ryby, tylko dropią nam ryby turuta. Zobaczcie. Wezmę sobie, zarzucę trochę i tutaj już... O, dobra. I tutaj już nie dostajemy zwykłych ryb, tylko dostajemy ryby turuta. Ostatnią sobie wyłowię i starczy tego. Okej, widzicie, tutaj same ryby turuta, 9 rybek. A jaki jest koszt ryby turuta? 8k. Dużo osób nie ma wędki, albo po prostu nie chce im się łowić, chociaż widzieliście, że to jest chwilka. To po prostu sobie kupuje rybę i idzie na niebo poekspić. Już tak nie zważając na to, żeby poświęcić tą chwileczkę czasu, żeby wyłowić tą rybę. Zdobyliśmy. Do czego one są? One są, zwykłe ryby są potrzebne do tej nowej wyspy, która Saint Marin się nazywa, którą ostatnio dodali w nowej aktualizacji. I tam właśnie potrzebujecie bodajże 50 sztuk. Ryby turuta potrzebujecie, żeby kapitan John, your John, twój John, przeniósł was do nieba. I za każdym razem, jak płyniecie sobie do nieba, potrzebujecie tam mieć rybę w ekwipunku. Ja zawsze mam je przy sobie. Ryba turuta, 44 sztuki, jeden staczek zawsze jest w ekwipunku. I jakbym chciał sobie popłynąć do nieba, czy tam poekspić na instancjach. I klikamy, złapałem rybę turuta, zabierz mnie tam. I jesteśmy na niebie. O, i złoty mniszek. Potwory od światła. No, i w zasadzie tyle. Tutaj macie dostęp do nieba, ale może mogliście już niebo widzieć u mnie na jakichś poprzednich filmikach. To tutaj nie będę się przesiadywał, ja tu po prostu chcę pokazać wam, co tu możecie łowić, a nie gdzie ekspić. Dobra, i teraz trzecią, ostatnią rzeczą, którą potrzebujecie, którą chcecie, którą możecie sobie łowić, to jest właśnie złota żaba. Z złotą żabą jest już troszeczkę większy problem, bo nie możecie jej łowić tak samo, tak szybko. Jak tutaj klikacie sobie i macie 9 sztuk, złotą żabę się o wiele wolniej łowi. Wyjdźmy sobie z nieba i pójdźmy do Choya. Ale za czym pójdziemy do Choya, pokażę wam, do czego jest złota żaba. Do po prostu, do naszego zwierzaka, który się nazywa żaba. Ten koleś potrafi skakać na ogromne wysokości, jego nogi dają mu ekstremalną siłę, także zna kilka sztuczek z jego skórą. No dobra, fajna ta żaba jest, ale taka dosyć średnio przydatna, bo jak sobie przytrzymamy, to zobaczymy sobie. Łączy na 30 poziomie daje łącze energię z pupilem, czujesz się jakbyś miał bardzo skoczne nogi, co sprawia, że biegnie szybciej, czyli szybciej biegamy. Na 50 poziomie daje, że tymczasową umiejętność zwaną zmiany pigmentów skóry kamufluje z otoczeniem, stając się niewidzialnym, czyli niewidkę daje losowo. A żaba na 70 poziomie daje plujkę, która czasem zatruwa twoich wrogów. Taka średnia ta żaba jest. Ale wiecie już, do czego jest złota żaba. I teraz jak ją zdobyć? Ja już się przeloguję na drugą postać i pokażę wam. Ja już mam tutaj tą żabę w ekwipunku. Zobaczcie sobie, tak ona wygląda. Złota żaba. Dropiłem ją bardzo długo. Bo bardzo rzadko ją można zdobyć. I jak z tego co patrzyłem, to jak jedna osoba już jakaś z serwera zdobędzie ją, to już później przez kilkanaście dni już nikt jej nie zdobędzie. Bo jak patrzyłem na czacie, tak przeglądałem sobie od czasu do czasu, i jakaś jedna osoba zdobyła i pisała, że sprzeda, to później już przez tydzień nie było żadnego odzewu o złotej żabie. I dopiero po tygodniu ktoś inny pisał, że sprzeda złotą żabę. Czyli około tydzień ktoś wyłowił i dopiero około za 5, 6, 7 dni inna osoba wyłowiła. Tak samo jak ja zarzucałem wędkę sobie, zostawiłem sobie postać właśnie tam przy tym stawiku i sobie zarzucałem tą wędkę tam 8 razy można zarzucić na raz, ale trzeba czekać 20 minut. Ja tam zarzucałem sobie, wchodziłem sobie z rana, zarzuciłem sobie z 8 razy, później wieczorem z 8 razy
I tak próbowałem, tak 16 razy dziennie zarzucałem. W końcu finalnie z 700 razy musiałem zarzucić, żeby ją w ogóle zdobyć. Niektórzy mogą ją zdobyć za pierwszym razem, niektórzy mogą, tak jak ja, zdobyć ją za 700 czy 1000 razem. W zależności od tego, czy ktoś wam sprzed nosa jej nie zabrał. To teraz pójdźmy, pokażę wam, gdzie ją w ogóle zdobyć. A jaka cena złotej żaby? 333 kakeli. Bardzo długo się ją łowi. Możecie wyłowić ją za pierwszym razem, możecie wyłowić ją za 700 razem, jak już mówiłem. No i cena musi być tego droga. 330 kakeli, żeby zdobyć sobie żabę, zwierzaka. To nie jest chyba jakaś wygórowana cena. Idziemy do Kebelesy, idziemy do Murori, idziemy do Hoi. I teraz musimy pójść na elfy. Tutaj jest dziura na elfach, więc sobie pobiegnijmy tam. Jesteśmy już przy tej dziurze, wchodzimy sobie, bramka poziom 80, klikamy ster i wychodzimy. I tutaj mamy po środku taki malutki stawik, tam jest aby 8 kratek, na których możecie sobie łowić ryby i właśnie łowicie te ryby i no i czekacie 20 minut i znowu łowicie, bo jest akurat cooldown na to, żeby można było w jednym miejscu wyławiać więcej niż raz, około 20 minut. I tak sobie robicie, możecie sobie zaglądać, zostawić jakąś sobie postać, 80 level właśnie potrzebujecie. Zostawiacie sobie tutaj postać i sobie logujecie, załóżmy raz dziennie czy dwa razy dziennie, aż w końcu wam się nie uda tej rybki wyłowić. Zobaczymy, czy akurat uda nam się. Klikamy, zarzucamy rybki, nasze spławiki, nasze robaki i klikamy raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7. I załóżmy, nie zdążycie wyłowić. To akurat jak nie zdążycie, to możecie to zrzucić jeszcze raz. I w tym miejscu możecie sobie zaczekać i sobie możecie wyłowić kolejny raz. I zadziała. Ale jak już wyłowiliście w danym miejscu, to już tutaj spławik nie zatonie i nie będziecie mogli akurat w tym miejscu sobie wyłowić. Zobaczcie, widzicie, zniknęło. Taka żaba, złota żaba, ryba truta, surowa ryba. Trzy rzeczy, które możecie sobie łowić tutaj w Kakele i które są dosyć potrzebne rzeczy. Wiadomo, złota żaba to do peta, do zwierzaka. Ryba truta do wejścia do nieba, a zwykła ryba do misji na nowej wyspie. I to by było tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Jo, jo.